möchte gerne den Vers, den wir aus Psalm 3 gelesen haben, als Überschrift nehmen. Chciałbym ten wiersz, który na początku mogliśmy przeczytać, zastosować jako taki tytuł dla naszego wykładu. Psalm 3, 9 wiersz. U Pana jest zbawienie, nad ludem Twoim jest błogosławieństwo Twoje. Dieser Vers hat zwei Teile. Ten wiersz ma dwie części. Und ich möchte auch gerne zwei Teile machen. I też chciałbym nasz wykład podzielić na dwie części. Der erste Teil ist, der Herr rettet sein Volk. Pierwsza część to będzie Pan ratuje swój lud. Und der zweite Teil ist, der Herr gibt seinem Volk Segen. A druga część, Pan daje swojemu ludowi błogosławieństwo. Und ich möchte mit dem zweiten Teil beginnen. I chciałbym zacząć od drugiej części. Und wir lesen zuerst einen Vers aus Johannes Kapitel 11. I przeczytajmy najpierw z Ewangelii Jana z 11 rozdziału. Johannes 11, Vers 49 bis 52. 11 rozdział, od 49 wiersza do 52. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Wir haben in Vers 50 gelesen, dass etwas nützlich ist. W 50. wierszu przeczytaliśmy, że coś jest bardziej korzystne. Nützlich, das heißt zum Nutzen, zum Guten. Korzystne to znaczy coś dobrego albo ku dobremu. Es ist etwas, das Gott tut zum Segen für die Menschen. To jest coś, co Bóg czyni jako błogosławieństwo dla ludzi. Und ich möchte fünf Stellen zeigen, wo dieses gleiche Wort vorkommt. I chciałbym przedstawić czy pokazać pięć miejsc, w których to samo słowo występuje. Wo Gott etwas tut oder etwas gibt, was zu unserem Nutzen ist. Gdy Bóg coś czyni albo coś daje, co jest dla naszej korzyści. Was ist hier der Zusammenhang? Jaki tu jest kontekst tych wierszy? Kajafas ist hoher Priester. Kajfasz jest arcykapłanem. Und er gibt einen Ratschlag. I on daje propozycję. Und was Kajafas angeht, war dieser Ratschlag rein aus menschlichen Überlegungen. I jeśli o niego chodzi, to ta rada była w 100% z ludzkich przemyśliwań albo z ludzkich kalkulacji właśnie. Aber Gott benutzt seine Worte. Ale Bóg używa jego słów. Gott benutzt diesen Mann für eine Weissagung. Bóg używa tego człowieka dla proroctwa. Das bedeutet nicht, dass dieser Mann ein gläubiger Mann war. To wcale nie oznacza, że ten człowiek był wierzącym człowiekiem. Denn Gott kann auch Ungläubige benutzen, um eine Weissagung auszusprechen. Bo Bóg może użyć też niewierzących, aby wypowiedzieć proroctwo. Ein Beispiel ist Bileam. Na przykład Bileam. Er war ein böser Mann. Był złym człowiekiem. Und er muss doch ein prophetisches Wort aussprechen. A jednak musiał wypowiedzieć proroctwo. Auch der König Saul hat geweissagt, obwohl er kein gläubiger Mann war. Również król Saul też prorokował, mimo tego, że nie był wierzącym człowiekiem. Und so hat dieser hohe Priester auch geweissagt. I tak samo tutaj ten arcykapłan prorokował. Er hatte menschlich überlegt, wenn wir Jesus töten, dann haben wir Ruhe. On sobie po ludzku to przemyślał. Jeśli zabijemy Jezusa, to będziemy mieli w końcu spokój. Aber wenn er weiter predigt, dann gibt es Unruhe im Volk und irgendwann kommen die Römer und machen uns Probleme. Ale jak on dalej będzie, pozwolimy mu głosić i będzie głosił, to będą zamieszki wśród ludu, przyjdą Rzymianie i podbiją nas, do końca nas zniewolą. Deswegen sagt er, besser wenn einer stirbt, als wenn alle sterben. I dlatego mówi, lepiej żeby jeden umarł, niż jakby wszyscy mieli zginąć. Aber Gott benutzt ihn, um eine
herrliche Wahrheit deutlich zu machen. Ale Bóg używa go, aby przedstawić wspaniałą prawdę. Jesus, der Herr Jesus sollte tatsächlich für die Menschen sterben. Pan Jezus naprawdę miał umrzeć za ludzi. Und wie nützlich ist dieses Handeln Gottes für die Menschen. I jakże korzystne jest to działanie Boże dla ludzi. Niemand hätte gerettet werden können. Nikt nie mógłby być zbawiony, wenn nicht der Herr Jesus am Kreuz gestorben wäre. Gdyby Pan Jezus nie zmarł na krzyżu. Aber er ist gestorben. Ale on zmarł. Gott hat ihn gegeben. Bóg go dał. Er hat sich selbst geopfert. On sam siebie ofiarował. Und jetzt gibt es Vergebung der Sünden. I teraz jest odpuszczenie grzechów. Jetzt gibt es Rechtfertigung. Teraz jest usprawiedliwienie. Jetzt gibt es ewiges Heil, ewiges Leben. I teraz jest wieczne zbawienie i wieczne życie. Jetzt gibt es für Menschen, die den Herrn Jesus annehmen, einen Platz im Himmel. I teraz dla tych ludzi, którzy przyjmą Pana Jezusa, jest miejsce w niebie. Was für ein gewaltiger Nutzen von dem, was Gott in Christus getan hat. Jakaż wielka korzyść z tego, co Bóg w Chrystusie dla ludzi uczynił. Ich glaube, wir haben gar keinen richtigen Eindruck von dem gewaltigen Nutzen, den wir haben durch das Werk des Herrn Jesus. Myślę, że albo wcale nie mamy, albo bardzo małe mamy pojęcie o tym, jak wielką korzyść mamy z tego dzieła Pana Jezusa. Aber hier geht es noch um einen zusätzlichen Punkt. Ale tutaj mowa jest o jeszcze większym punkcie. Nicht nur, dass es Rettung und Vergebung für den Einzelnen gibt. Nie tylko, że jest ratunek i przebaczenie dla pojedynczego. Der Herr Jesus ist auch gestorben, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln. Pan Jezus zmarł, aby rozproszone dzieci Boże w jedno zgromadzić. Und das ist der Punkt, der hier in Vers 52 betont wird. I to jest właśnie to, co jest podkreślone w wierszu 52. Der Herr Jesus ist nicht nur für das Volk Israel gestorben. Pan Jezus zmarł nie tylko za lud izraelski. Er ist auch zum Heil für alle gestorben. On zmarł dla zbawienia dla wszystkich. Und zwar werden auf der Grundlage seines Werkes die, die an ihn glauben, zu einer Einheit zusammengefügt. I ci wszyscy, którzy na podłożu jego dzieła uwierzą, są jednością. Den gleichen Gedanken hatte der Herr Jesus ein Kapitel vorher in Johannes 10 schon gezeigt. Tą samą myśl Pan Jezus pokazał już rozdział wcześniej w 10. Er hatte gezeigt, dass er als der gute Hirte zu seinem Volk in den Schafhof Israel gekommen war. On pokazał, że on przyszedł do swojego ludu, do tej owczarni. Und obwohl das Volk im Allgemeinen ihn abgelehnt hat, i mimo tego, że ogólnie rzecz biorąc ten lud go odrzucił, hatte er doch seine Schafe herausgerufen. To jednak on swoje owce wywołał. Aber dann sagt er weiter, ich habe nicht nur Schafe aus dem Schafhof Israel. Ale on dodaje jeszcze, mam owce nie tylko z tej owczarni izraelskiej. Ich habe auch andere Schafe aus anderen Völkern. Mam jeszcze inne owieczki z innych ludów. Und ich gebe mein Leben für sie. I daję swoje życie za nich. Und dann wird es eine Herde, ein Hirte sein. I będzie jedna trzoda i jeden pasterz. Und hier haben wir den gleichen Gedanken. I tu mamy tą samą myśl. Der Herr Jesus stirbt für die Nation, für Israel. Pan Jezus umiera za naród, za Izraela. Aber nicht für die Nation allein. Ale nie tylko za ten naród. Jeder kann an ihn glauben. Każdy może w niego uwierzyć. Und die Glaubenden werden in eins zusammengefügt. I wierzący są złączeni w jedność. Was für ein Nutzen ist aus diesem Werk des Herrn Jesus entstanden. Jakaż korzyść z tego dzieła Pana powstała? Wir wollen etwas nachdenken über diesen Nutzen, dass es ein himmlisches Volk Gottes gibt. Pomyślmy chwilę o tym, jaka to jest korzyść, że jest jeden lud Boży. Wir sind nicht alleine. Nie jesteśmy sami. Wir sind zusammengestellt mit anderen Gläubigen. Jesteśmy razem postawieni z innymi wierzącymi. Da können wir voneinander profitieren. I wszyscy możemy z tego korzystać. Und was verbindet uns? Co nas łączy? Das ist eine gute Frage, oder? Dobre pytanie, nie? Verbindet uns die Freude an irgendeiner Sache auf der Erde? Czy łączy nas radość z jakiejś wspólnej rzeczy, którą mamy na tej ziemi? Nein, es verbindet uns eine Person.
Nie, nas łączy jedna osoba. Und die Person, die uns verbindet, ist der Herr Jesus. I tą osobą, która nas łączy, jest Pan Jezus. Er ist das Haupt seiner Versammlung. On jest głową swojego zgromadzenia. Und zu dieser Versammlung gehören alle Gläubigen. I do tego zgromadzenia należą wszyscy wierzący. Ja, die zerstreuten Kinder Gottes sind in eine Einheit zusammengefügt. Te rozproszone dzieci Boże są złączone w jedność. Können wir diese Tatsache auch praktisch verwirklichen? Czy ten fakt potrafimy urzeczywistniać? Ja, das können wir. Tak. Das wird überall da getan, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen des Herrn Jesus. Wszędzie jest to praktykowane, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest do imienia Jezusa. Das ist die erste Stelle, wo wir dieses Wort finden. Es ist nützlich. To jest to pierwsze miejsce, gdzie jest mowa o tej korzyści. Und wir nehmen es noch mal neu ins Herz, wie gewaltig ist der Nutzen, der Segen, den wir durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz haben. Weźmy to jeszcze raz do naszych serc, czy przyjmijmy to, jakąż korzyść mamy przez dzieło Pana Jezusa na krzyżu. Wir lesen die zweite Stelle aus Johannes Kapitel 16. Drugie miejsce z 16 rozdziału. Vers 7. Siódmy wiersz. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Der Herr Jesus hatte den Jüngern gesagt, ich gehe weg. Pan Jezus powiedział uczniom, odchodzę. Und wir wissen, wo er hingegangen ist. Wiemy, dokąd on poszedł. Er ist zurück zum Vater gegangen, von wo er gekommen war. Poszedł do Ojca, skąd też przyszedł. Und die Jünger waren traurig. I uczniowie zasmucili się. Und wir verstehen das gut. I chyba dobrze to rozumiemy. Sie hatten den Herrn Jesus doch lieb. Przecież miłowali Pana. Er war jetzt über drei Jahre mit ihnen gegangen. Ponad 3 lata był z nimi. Er hatte sie versorgt. On ich zaopatrywał. Sie hatten seine Worte gehört. Słyszeli jego słowa. Sie waren ihm nachgefolgt. I szli za nim. Und jetzt würde er weggehen. I teraz on odchodzi. Ja, sie waren traurig. Tak, byli smutni. Aber es gab noch einen Grund, warum sie traurig waren. Ale był jeszcze jeden powód, dlaczego byli smutni. Sie hatten gehofft, dass der Herr Jesus das Reich aufrichten würde. Bo oni mieli nadzieję, że Pan Jezus ustanowi tutaj teraz królestwo. Sie hatten gehofft, dass er sie von der Herrschaft der Römer befreien würde. Oni mieli nadzieję, że on ich wyzwoli spod ręki Rzymian. Und jetzt sagt er, ich gehe zum Vater. I teraz on mówi, idę do Ojca. Ich werde dieses Reich jetzt noch nicht aufrichten in Macht und Herrlichkeit. Teraz jeszcze nie ustanowię tego królestwa w mocy i w chwale. Und so waren sie traurig. I stąd też zasmucili się. Es liegt noch ein herzerforschender Gedanke hier in diesen Versen. W tych wierszach jest jeszcze jedna taka myśl, która porusza serca. Der Herr Jesus hatte den Jüngern gesagt, ich gehe weg. Pan Jezus powiedział uczniom, odchodzę. Und da sagt er in Vers 5 am Ende, aber keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Piąty wiersz, Pan Jezus mówi, nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Was liegt darin in diesem Punkt, den der Herr Jesus anspricht? Co ma na myśli ten punkt, który tutaj przedstawia Pan Jezus? Der Jesus sagt, seht mal ihr Jünger, wenn ich sage, ich gehe weg, denkt ihr nur an euch. I Pan Jezus jakby mówi do nich, popatrzcie, gdy mówię, że odchodzę, to wy myślicie tylko o sobie. Ihr denkt gar nicht an mich. A żaden z was nie myśli o mnie. Ihr fragt gar nicht, wo gehst du denn hin? Nie pytacie w ogóle, gdzie idziesz. Ihr seid traurig, weil ihr nur an euch denkt. Smucicie się tylko z tego powodu, że myślicie o sobie. Aber jetzt will ich euch mal die Wahrheit sagen. Ale teraz powiem wam prawdę. Ich will euch mal sagen, wie die Dinge wirklich sind. Powiem wam, jak naprawdę te rzeczy się mają. Und dann sagt er dieses Wort, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. I tutaj padają te słowa, jest lepiej dla was, żebym odszedł. Die Jünger dachten, es ist ein Verlust. Uczniowie myśleli, to będzie wielka strata. Aber der Herr Jesus macht ihnen deutlich, in Wahrheit ist es ein Segen, ein Nutzen. Ale Pan im to uzmysławia, że to jest dla was korzyść, to będzie dla was błogosławieństwo. Und warum? Dlaczego? Er sagt, wenn ich nicht weggehe, Pan mówi, jeśli nie odejdę, dann kann der Heilige Geist nicht kommen. To Duch Święty nie może przyjść. Wenn ich nicht in den Himmel gehe, kann nicht dieser andere Sachwalter kommen. Jeśli nie pójdę do nieba, to ten inny orędownik nie może przyjść.
Aber wenn kommt, dann habt ihr einen großen Nutzen davon, dass in euch wohnt. Ale jeśli on przyjdzie, to będziecie mieli wielką korzyść z tego, że on w was będzie mieszkał. Wird nämlich bei euch sein in Ewigkeit. Bo on będzie w was po całą wieczność. Gott der Heilige Geist wohnt in dem Gläubigen. Bóg, Duch Święty mieszka w wierzącym. Was für einen Nutzen haben wir davon? Jak wielką korzyść mamy z tego? Ich möchte zwei Dinge nennen. Dwie rzeczy chciałbym tutaj wymienić. In Johannes 11 lesen wir die Begebenheit von Lazarus, der krank ist und stirbt. W 11. rozdziale Jana czytamy o Łazarzu, który jest chory i umiera. Der Herr Jesus war in dieser Zeit nicht in Betanien. W tym czasie Pana nie było w Betanii. Und da mussten die Schwestern Boten zu ihm schicken. Te siostry musiały posłać posłańca do niego. Sie konnten nicht direkt zu ihm gehen, war zu weit weg. Nie mogły się same udać do niego, bo był za daleko. Das war normal, denn lebte als Mensch auf der Erde und als Mensch auf der Erde war nicht an mehreren Plätzen gleichzeitig. To było normalne, bo żył jako zwykły człowiek na tej ziemi, a jako zwykły człowiek nie mógł przebywać w kilku miejscach naraz. Aber Gott der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen persönlich. Ale Bóg, Duch Święty mieszka w każdym wierzącym osobiście. Er ist immer bei dir. On jest zawsze przy tobie. Da musst du nicht erst 100 Kilometer fahren. Wohnt in dir. Nie musisz jechać 100 kilometrów do niego, on jest przy tobie. Ein zweiter Punkt. Drugi punkt. Der Jesus hatte gerade gesagt, ich werde weggehen. Pan Jezus powiedział, odejdę. Als Mensch lebt nicht mehr auf der Erde, sondern als Mensch ist im Himmel zur Rechten Gottes. Jako człowiek nie żyje już tutaj na tej ziemi, ale żyje jako ten uwielbiony człowiek po prawicy Bożej. Aber sagt der Heilige Geist, der wird nie weggehen. Ale on mówi, Duch Święty nigdy nie odejdzie. Wohnt in dem Gläubigen in Ewigkeit. On mieszka, będzie mieszka i będzie mieszkał w wierzącym na wieki. Und welchen Nutzen haben wir davon? Jakąż korzyść mamy z tego? Johannes schreibt davon in seinem ersten Brief. Jan pisze o tym w swoim pierwszym liście. Sagt, dieser Heilige Geist ist die Salbung. Jan pisze, że Duch Święty jest tym namaszczeniem. Und weil ihr diese Salbung habt, wisst ihr alles. A ponieważ macie to namaszczenie, wiecie wszystko. Hat euch die Augen, das Verständnis geöffnet für die Gedanken Gottes. On otwiera wam oczy, otwiera wam wasz rozum, zdolność pojmowania myśli Bożych. Ohne den Heiligen Geist würden wir Gottes Wort nicht verstehen. Bez Ducha Świętego nie zrozumielibyśmy Słowa Bożego. Aber weil wir den Heiligen Geist haben, danke, verstehen wir sein Wort. Ale ponieważ mamy Ducha Świętego, potrafimy, jesteśmy w stanie rozumieć Jego Słowo. Ein zweiter Nutzen. Druga korzyść. Der Herr Jesus sagt, von dem meinen, von dem, was mir gehört, wird dieser Geist nehmen und euch verkündigen. Pan Jezus mówi, on z mego weźmie i wam oznajmi. Er macht uns den Herrn Jesus groß. On przedstawia nam wielkość osoby Pana Jezusa. Damit wir mehr verstehen von seiner Person. Abyśmy coraz więcej rozumieli z Jego osoby. Ein dritter Nutzen. Trzecia korzyść to była. Manchmal wissen wir nicht, was wir beten sollen. Czasami nie wiemy, o co się modlić. Und da lesen wir in Römer 8. I w Rzymian 8 czytamy. Der Heilige Geist verwendet sich für euch. Ale Duch Święty wstawia się za wami. Wenn wir beten, kommt es immer richtig an bei Gott. Jeśli modlimy się, to ta modlitwa zawsze we właściwy sposób trafia przed Boga. Warum? Weil der Heilige Geist sich für uns verwendet. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty wstawia się za nami. Was für ein Nutzen, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Jakaż korzyść, że Duch Święty jest w nas. Leitet uns auf dem Weg. On prowadzi nas drogą. Führt uns zurück, wenn wir auf einem falschen Weg waren. On nas zawraca, jeśli zdarzy nam się pójść na złą drogę. Ja, der Herr Jesus hat recht. Es ist nützlich, dass weggegangen ist. Tak, Pan Jezus miał rację, to jest korzystne, że on odszedł. Sonst wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Bo inaczej Duch Święty nie przyszedłby. Wenn du ein Problem vor Gericht hast, brauchst du einen Anwalt. Jeśli masz problem i musisz iść przed sąd, to potrzebujesz adwokata. Was ist besser, ein Anwalt oder zwei? Co jest lepsze, jeden czy dwóch? Die Antwort ist einfach. Odpowiedź jest prosta. Zwei sind besser. Dwóch jest lepszych. Wie viel haben wir?
Ilu mamy? Wir haben zwei. Mamy dwóch. Einen im Himmel, den Herrn Jesus, der dort jetzt ist und sich für uns verwendet. Jednego w niebie, Pana Jezusa, który tam jest i wstawia się za nami. Unser Sachwalter beim Vater. Nasz orędownik u Ojca. Und einen auf der Erde, der in uns wohnt. A drugiego tutaj na ziemi, który mieszka w nas. Zwei herrliche Personen kümmern sich um uns. Dwie wspaniałe osoby troszczą się o nas. Nehmen sich unserer Sache an. Zajmują się naszymi sprawami. Was für einen Nutzen haben wir davon? Jaką korzyść, jak wielką korzyść mamy z tego? Wir lesen eine dritte Stelle aus Apostelgeschichte 20. Trzecie miejsce z Dziejów Apostolskich 20. Apostelgeschichte 20, Vers 20. 20 wiersz. Dzieje Apostolskie 20:20. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. Was tut Gott hier? Co Bóg tutaj czyni? Er redet durch seine Diener, durch sein Wort. On przemawia przez swoich sług, przez swoje słowo. Und Paulus sagt, ich habe euch alles mitgeteilt, was nützlich für euch ist. I Paweł mówi, mówiłem wam wszystko, co jest korzystne. Gottes Gedanken in seinem Wort sind nützlich für uns. Bo Boże Słowo, Jego myśli są pożyteczne dla nas. Paulus lebt nicht mehr auf der Erde. Paweł nie żyje, nie ma już Pawła na tej ziemi. Aber das, was er damals in Ephesus verkündigt hat, ale to, co on wtedy głosił w Efezie, das können wir heute nachlesen im Neuen Testament. To my możemy dzisiaj sobie czytać w Nowym Testamencie. Gott hat ihn auch benutzt, die Briefe zu schreiben. Bóg użył go, aby zapisał listy. Und das, was er uns mitgeteilt hat, ist nützlich für uns. A to, czym on się z nami podzielił, jest pożyteczne czy korzystne dla nas. Was hat Paulus denn verkündigt in Ephesus? Co głosił Paweł w Efezie? Es sind vier große Wahrheiten, vier große Dinge. Cztery wielkie prawdy. Das erste steht in Vers 21. Pierwsze z nich, 21 wiersz. Die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Upamiętanie przed Bogiem i wiara w Pana Jezusa. Das ist die Grundlage. To jest podłoże. Das ist das, was nötig ist für den Menschen, um gerettet zu werden. To, co jest konieczne dla człowieka, aby być wyratowanym. Er muss Buße tun. Musi pokutować. Und Buße bedeutet Sinnesänderung, Umkehr. A pokuta oznacza zmiana myśli, zmiana postępowania. Dazu muss der Mensch sich im Licht Gottes sehen. Człowiek musi oglądać czy zobaczyć siebie w świetle Bożym. Wenn ein Mensch geboren wird, dann ist er auf dem Weg weg von Gott. Gdy człowiek się urodzi, to znajduje się na drodze, która prowadzi od Boga. Das ist für jeden wahr, der geboren wird. Jest to obowiązujące dla każdego nowo czy dla każdego człowieka, który się narodził. Und es ist nötig, dass er umkehrt. I koniecznym jest, aby on zawrócił. Das ist Buße. To jest pokuta. Und das zweite Glauben an den Herrn Jesus. A drugie to wiara w Pana Jezusa. Das ist die Annahme des Rettungsmittels. To jest to przyjęcie tego środka zbawienia. Wenn ein Mensch Buße tut, zur Umkehr kommt, gdy człowiek się nawraca, dann sieht er ein, ich bin verloren. I pokutuje, to widzi, jestem zgubiony. Ich bin auf dem Weg weg von Gott. Jestem na tej drodze, która prowadzi od Boga. Aber ich möchte gerne zu Gott kommen. Ale chciałbym iść w kierunku Boga. Und wie geht das? Jak to jest możliwe? Durch den Glauben an den Herrn Jesus. Przez wiarę w Pana Jezusa. Paulus hat etwas Zweites verkündigt. Paweł głosił też i drugą rzecz. Steht am Ende von Vers 24. Er hat das Evangelium der Gnade Gottes bezeugt. Głosił, 24 wiersz pod koniec, głosił Ewangelię łaski Bożej. Ja, denkst du, ist das nicht das gleiche, wie das, was wir gerade hatten? Pomyślisz może, czy to nie jest to samo, o czym przed chwilą mówiliśmy? Nein, das ist nicht das gleiche. Nie, to nie jest to samo. Das Evangelium umfasst viel mehr als Buße und Glauben. Ewangelia obejmuje więcej, o wiele więcej niż tylko pokuta i wiara. Paulus verwendet einen ganzen Brief, den Brief an die Römer. Paweł można powiedzieć, zużywa cały list do Rzymian. Ein Brief, um das Evangelium mitzuteilen. Aby głosić albo by podzielić się Ewangelią. Und wem teilt er es mit? A komu on to głosi? Solchen, die schon längst errettet waren. Takim, którzy już dawno temu byli zbawieni. Aber sie sollten verstehen, das Problem der Sünden ist gelöst.
Ale powinni zrozumieć, że problem grzechów został rozwiązany. Wir sind gerechtfertigt. Jesteśmy usprawiedliwieni. Aber auch das Problem der Sünde, der bösen Natur ist gelöst. Ale i również problem grzechu, tej złej natury jest rozwiązany. Wir sind befreit. Jesteśmy uwolnieni. Wir müssen nicht mehr sündigen. Nie musimy już grzeszyć. Das weiß ich und das weißt du aus eigener Erfahrung. To wiesz ty, to wiem ja z własnego doświadczenia. Wir können noch sündigen. Możemy jeszcze zgrzeszyć, może się zdarzyć. Und leider tun wir es allzu oft. I niestety zdarza nam się zbyt często. Aber die herrliche Wahrheit in Römer 5, Vers 12 bis 8 ist, wir müssen nicht mehr sündigen. Ale ta wspaniała prawda w Rzymian 5, wiersze 8 od 8 jest, że nie musimy grzeszyć. Das alles ist im Evangelium, in dieser guten Botschaft enthalten. I to wszystko możemy widzieć w Ewangelii, w tej dobrej nowinie. Paulus hat etwas Drittes verkündigt. I Paweł głosił jeszcze trzecią rzecz. Das steht in Vers 25. 25. wiersz. Er hat das Reich gepredigt. Głosząc Królestwo Boże. Kennen wir die Wahrheit von dem Reich Gottes? Czy znamy prawdę o Królestwie Bożym? Wann hat dieses Reich angefangen? Kiedy rozpoczęło się to Królestwo? Was meinst du? Wann hat es angefangen? Jak myślisz, kiedy? Es hat angefangen, als der Herr Jesus auf der Erde lebte. Rozpoczęło się w tym momencie, gdy Pan żył na tej ziemi. Da sagt er, ich glaube in Lukas 17, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Pan Jezus mówi chyba w Łukasza 17, Królestwo Boże jest wśród was. Dieses Reich besteht auch jetzt. I to Królestwo trwa ciągle. Aber es besteht in einer verborgenen Form. Ale w tej chwili jest ono w ukrytej formie. Der Herr Jesus, der König dieses Reiches, ist jetzt im Himmel. Bo Pan Jezus, Król tego Królestwa, jest teraz w niebie. Er regiert nicht sichtbar auf der Erde. On nie panuje w sposób widzialny na tej ziemi. Aber wir kennen ihn. Ale my go znamy. Er hat alle Macht. On ma wszelką moc. Und bald wird er kommen. I wkrótce on przyjdzie. Und dann beginnt eine zweite große Phase in diesem Reich. I wtedy rozpocznie się druga faza tego królestwa. Die Phase, dass er als anerkannter Herrscher regieren wird. To będzie ta faza, gdy będzie panował jako ten uznany, widzialny panujący. Aber wir wollen verstehen heute schon, dass wir zu diesem Reich gehören. Ale chciejmy to zrozumieć, że już dzisiaj należymy do tego królestwa. Und das hat mit Verantwortung zu tun. I to jest powiązane z odpowiedzialnością. Dass wir dem Herrn Jesus dienen und folgen. Że służymy Panu Jezusowi i za Nim idziemy. Wir unterscheiden uns von den Menschen dieser Welt. Różnimy się od ludzi tego świata. Wodurch sind die Menschen dieser Welt gekennzeichnet? Czym charakteryzują się ludzie tego świata? Die Bibel sagt, es ist wie in den Tagen von Noah. Biblia mówi, to jest tak jak w dniach Noego. Also es ist gar nichts Neues. A więc to nie jest nic nowego. Aber die Menschen sagen, lasst uns essen und trinken. Ludzie mówią, jedzmy, pijmy. Mit anderen Worten, das Leben genießen. Innymi słowy, rozkoszujmy się życiem. Und nach dem Tod ist alles aus. A po śmierci wszystko się kończy. Aber wodurch sind wir gekennzeichnet? A czym charakteryzujemy się my? Die wir zum Reich Gottes gehören. My, którzy należymy do Królestwa Bożego. Wir lesen einen Vers aus Römer 14. Rzymian 14. Vers 17. 17 wiersz. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Natürlich dürfen wir essen und trinken. Oczywiście możemy jeść i pić. Natürlich dürfen wir das Gute, das Gott uns nimmt, dankbar aus seiner Hand annehmen. Oczywiście wszelkie dobro, które Bóg nam daje, możemy z wdzięcznością przyjmować z jego ręki. Aber das soll nicht charakteristisch für uns sein. Ale to nie ma być ta główna cecha, która nas cechuje. Das, was uns kennzeichnen soll, ist Gerechtigkeit. To, co nas cechuje, to sprawiedliwość und Frieden i pokój und Freude im Heiligen Geist i radość w Duchu Świętym. Das sind die moralischen Merkmale derer, die zum Reich Gottes gehören. To są te moralne cechy tych, którzy należą do tego królestwa. Was würden die Leute in deinem Ort sagen über dich? Co powiedzieliby ludzie z kręgu twoich znajomych czy z twojej okolicy o tobie? Das ist der, der am besten grillen kann im ganzen Ort. To jest ten, kto najlepiej grilluje u nas w mieście. Ich grille auch gerne. Ja też chętnie robię grilla. Aber ich wäre traurig, wenn die Menschen das sagen würden. Ale mnie by to smuciło, gdyby tak o mnie mówili. Ob die Menschen sagen, das ist einer, der wirklich gerecht in Übereinstimmung mit Gott leben will?
Czy może jednak powiedzą, to jest ten, który chce żyć zgodnie ze sprawiedliwością Bożą. Das ist einer, der Frieden mit Gott hat und gerne im Frieden mit den Menschen leben will. To jest ten, który żyje w pokoju Bożym i chce żyć w pokoju z innymi ludźmi. Das ist einer, der Freude hat, aber Freude im Heiligen Geist. To jest jeden, kto, to jest ktoś, kto ma radość, ale radość w Duchu Świętym. So ist das die Wahrheit vom Reich Gottes für uns auch wichtig. Tak więc ta prawda o Królestwie Bożym jest dla nas również ważna. Aber Paulus hat noch etwas Viertes in Ephesus verkündigt. Ale Paweł głosił jeszcze jedną rzecz w Efezie. Und das steht in Vers 27. 27 wiersz. Er hat den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Zwiastowania wam całej woli Bożej. Den ganzen Plan, den Gott gefasst hat. Cały plan, który Bóg podjął. Diesen Ratschluss, wo Christus der Mittelpunkt ist. To postanowienie, gdzie Chrystus jest punktem centralnym. Christus und seine Versammlung. Chrystus i jego zgromadzenie. Ein Ratschluss von Ewigkeit zu Ewigkeit. To jest postanowienie od wieczności do wieczności, jeśli można das to tak określić. Gott uns mitgeteilt. To nam Bóg, tym się Bóg z nami podzielił. Wir müssen mal darüber nachdenken. Pomyślmy o tym. Gott hat davon Abraham nichts erzählt. Bóg nie opowiedział o tym Abrahamowi. Abraham war ein treuer Mann. A wiemy, że Abraham był wiernym człowiekiem. Gott hat ihm seine Gedanken über Sodom und Gomorra mitgeteilt. Bóg powiedział mu, jakie ma myśli o Sodomie i o Gomorze. Aber Abraham kannte nicht den ganzen Ratschluss Gottes. Ale Abraham nie znał całego planu Bożego. Aber du und ich, wir dürfen den kennen. Ale ty i ja możemy go znać. Da können wir besonders im Epheserbrief etwas drüber lesen. Szczególnie w liście do Efezjan coś o tym, albo możemy o tym czytać. Und wir empfinden, wie das nützlich ist für uns. I możemy odczuć, jak pożyteczne to jest dla nas. Damals hat Paulus geredet. Wtedy Paweł przemawiał. Wir haben heute das Wort Gottes. Dzisiaj mamy Słowo Boże. Und Gott hat darin zu uns gesprochen und das ist nützlich für uns. I Bóg przez to do nas przemawia i to jest korzystne dla nas. Ich habe in der Sonntagsschule eine Bibel geschenkt bekommen. Duch jest. Ja. Na, czy w czasie szkółki, prowadzenia szkółki niedzielnej, kiedyś otrzymałem Biblię, jak w prezencie. Ich habe sie jetzt nicht mitgebracht, sie ist zu Hause in meinem Buchregal. Nie mam jej ze sobą, leży, czy jest u mnie na półce, stoi. Und der Sonntagsschullehrer hat vorne auf die erste Seite einen Vers geschrieben. I ten nauczyciel, który uczył mnie na szkółce niedzielnej, napisał mi tam wiersz. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Słowo Twoje jest światłością, ścieżką moim i Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. Psalm 119, Vers 105. Psalm 119, wiersz 105. Wie nützlich ist Gottes Wort. Jak pożyteczne jest Słowo Boże. Auch als Licht für unseren Weg, damit wir wissen, wie wir gehen sollen. Jako i to światło, abyśmy wiedzieli, gdzie iść. Wir lesen eine vierte Stelle aus 1. Korinther 12. Kolejne miejsce z 1. Korinthian 12. 1. Korinther 12, Vers 7. Siódmy wiersz. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Es geht in diesem Kapitel um die Gaben des Geistes Gottes. W tym rozdziale jest mowa o darach Bożych. Und dadurch zeigt sich der Geist Gottes. I w tym właśnie pokazuje się Duch Boży. Er gibt Gaben, die Gabe der Weissagung, die Gabe der Propheten, die Gabe der Lehre und andere Gnadengaben. On daje różne dary, na przykład dar prorokowania, dar przeróżne dary rozdziela. Und wenn diese Gaben ausgeübt werden, i gdy te dary są wykonywane, dann wird etwas von der Wirkung des Heiligen Geistes sichtbar. To wtedy jest widzialne coś z działania, jak ten Duch Święty działa. Und das ist hier gemeint mit Offenbarung des Geistes. I tu jest mowa o tym objawieniu Ducha. Durch die Gaben und ihre Ausübung wird etwas sichtbar von dem Wirken des Geistes Gottes. Przez te dary jest widzialne działanie Ducha. Und wozu sind diese Gaben gegeben? A po co są dane te dary? Zum Nutzen. Ku pożytkowi. Der Heilige Geist gibt diese Gaben und das ist nützlich für uns.
Duch Święty daje te dary i to jest dla nas pożyteczne. Und wie oft haben wir das schon erlebt? I jakże często już to mogliśmy przeżyć. Da hat der Heilige Geist einen Bruder mit einer Gabe benutzt, in der Versammlung zu sprechen. Na przykład Duch Święty użył jakiegoś brata, aby przemawiał w zgromadzeniu. Und wir haben Auferbauung erlebt. I przeżyliśmy zbudowanie. Oder da hat ein Bruder die Gabe des Evangelisten. Albo jakiś brat ma dar ewangelisty. Und er predigt und ein Mensch bekehrt sich. I głosi słowo i ktoś się nawraca. Was für eine Freude, was für ein Nutzen. Cóż za radość, jak wielki pożytek. Es gibt auch die Gabe der Hilfeleistung. Jest też dar na przykład niesienia pomocy. Da ist einer, der hat diese Befähigung, er sieht, da ist eine Not und er kommt und hilft. Jest ktoś, kto ma taką zdolność, że widzi, gdzie jest jakaś potrzeba i on przychodzi i pomaga. Was für ein Nutzen entsteht dadurch. Jakaż korzyść z tego powstaje. Ja, die Gaben, die der Geist gibt, sind zum Nutzen. Tak, te dary, które daje Duch, są ku pożytkowi. Aber wenn wir sie zum Nutzen ausüben, dann müssen wir sie unter der Leitung des Heiligen Geistes ausüben. Ale jeśli je wykonujemy, te dary, to musimy je wykonywać pod kierownictwem Ducha Świętego. Und dann kann der Nutzen entstehen. I wtedy będzie to ku pożytkowi. Diese Gaben sind von dem Heiligen Geist gegeben. Te dary są dane przez Ducha Świętego. Das steht in Vers 4. To mamy w czwartym wierszu. Sie müssen ausgeübt werden unter der Autorität des Herrn. Muszą być wykonywane pod autorytetem Pana. Das steht in Vers 5. To mamy w piątym wierszu. Und wenn dann eine Wirkung hervorkommt, i jeśli jest jakieś działanie, dann ist die Wirkung von Gott. To działa Bóg. Das ist in unserem Vers 6. To mamy w naszym szóstym wierszu. Der Geist, Duch, der Herr, Pan und Gott. I Bóg. Sie wirken zusammen. Działają razem. Und dann kann es zum Nutzen sein. I wtedy będzie ku pożytkowi. Und jetzt lesen wir eine letzte Stelle aus Hebräer 12. I ostatnie miejsce z Hebrajczyków 12. Hebräer 12, Vers 10. 12 rozdział, 10 wiersz. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. In diesem Abschnitt, Vers 4 bis Vers 11, geht es um die Erziehung des Vaters. W tym urywku od 4 do 11 wiersza jest mowa o wychowywaniu przez Ojca. Die Erziehung unseres Vaters im Himmel. Naszego Ojca w niebie. Und diese Erziehung kann manchmal wehtun. I to wychowywanie może czasem sprawić ból. Aber, ale wir lernen, diese Erziehung ist immer zum Nutzen. A możemy z tego się nauczyć, że to wychowywanie jest zawsze ku pożytkowi. Manchmal verstehen wir das nicht. Czasami nie rozumiemy tego. Manchmal verstehen wir Gottes Wege und Gottes Handeln nicht. Czasami nie rozumiemy Bożych dróg, Bożego działania. Und manchmal sehen wir den Nutzen auch nicht direkt. I czasami nie widzimy tego pożytku od razu albo bezpośrednio. Aber wir halten im Glauben daran fest. Alles, was Gott tut, ist zum Nutzen. Ale uchwyćmy się tego w wierze. Wszystko, co Bóg czyni, jest ku pożytkowi. Es gibt hier in Vers 11 in der Mitte ein wichtiges Wort. W wierszu 11 w środku jest ważne słowo. Es ist das Wort danach. Później. Wenn Gott uns erzieht, dann scheint es in der Gegenwart manchmal traurig zu sein. Gdy Bóg nas wychowuje, to może nam się wydawać w tej chwili, w momencie tego wychowania, że to jest przykre albo smutne. Und wir denken an den Herrn Jesus. I pomyślmy o Panu Jezusie. Er hat selbst geweint. Sam Pan Jezus płakał. Am Grab seines Freundes Lazarus hat er Tränen vergossen. Nad grobem swojego przyjaciela Łazarza zapłakał Pan. Er versteht, dass die Wege Gottes manchmal Traurigkeit bei uns hervorrufen. Rozumie, Pan rozumie, że drogi Boże z nami czasem mogą wywołać smutek. Und wir müssen uns dieser Tränen nicht schämen. I nie musimy się wstydzić tych łez. Aber es gibt ein danach. Ale jest to słowo później albo po tym. Wir wollen nicht bei den Tränen stehen bleiben. Nie zatrzymujmy się tylko przy tych łzach. Wir wollen uns von Gott an der Hand nehmen lassen und uns das danach zeigen lassen. Pozwólmy, by Bóg wziął nas za rękę i by nam pokazał, co jest dalej. Danach gibt es eine Frucht.
Później jednak wydaje błogi owoc. Die Frucht der Gerechtigkeit. Owoc sprawiedliwości. Ja, die Wege Gottes, die uns führt, sind oft eine Übung. Te drogi Boże, którymi nas prowadzi czas, często są doświadczeniem. Und auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. I nawet jeśli nie rozumiemy jego dróg, wir halten im Glauben fest, alles was er tut, ist zum Nutzen. To uchwyćmy się tego, że wszystko co Bóg czyni, jest ku pożytkowi. Ich muss zugeben, es war nicht alles zum Nutzen, was ich meinen Kindern gesagt habe. Muszę to przyznać, że nie wszystko było pożyteczne, co mówiłem do moich dzieci. Und ich glaube, jeder Vater wird zustimmen. I myślę, że każdy z ojców to też przyzna. Väter auf der Erde machen Fehler. Ojcowie na tej ziemi robią błędy. Und wenn wir das einsehen, dann können wir es den Kindern ruhig sagen. I jeśli stwierdzimy to, to możemy to spokojnie naszym dzieciom powiedzieć. Aber es gibt eben einen Unterschied zwischen uns, den Vätern auf der Erde und unserem Vater im Himmel. Ale jest jedna wielka różnica pomiędzy nami, ojcami tutaj na ziemi, a naszym ojcem, który jest w niebie. Und unser Vater im Himmel, er macht keine Fehler. Nasz ojciec w niebie nie popełnia błędów. Er ist nie zu streng und nie zu lieb. On nigdy nie jest zbyt ostry i nigdy zbyt pobłażliwy czy zbyt miłosierny. Und mit allem, was er tut, hat er einen Nutzen für uns im Sinn. I wszystko, co z nami czyni, to zawsze ten pożytek, ma na myśli nasz pożytek. Das war der erste Teil. To była pierwsza część. Dein Segen ist auf deinem Volk. Błogosławieństwo jest nad ludem Twoim. Was für einen Nutzen haben wir durch das Handeln und die Gaben Gottes. Jakiż pożytek mamy przez działanie Boże. Nutzen, weil der Herr Jesus für uns gestorben ist. Pożytek, ponieważ Pan Jezus za nas zmarł. Nutzen, weil wir den Heiligen Geist haben. Pożytek, ponieważ mamy Ducha Świętego. Nutzen durch das Wort Gottes. Pożytek ze Słowa albo przez Słowo Boże. Nutzen durch die Gaben des Geistes. Pożytek przez dary Ducha. Und Nutzen durch das Handeln Gottes in seiner Erziehung. Pożytek poprzez działanie Boże w Jego wychowaniu. Was für ein großer Segen steht uns zur Verfügung. Jak wielkie błogosławieństwo mamy do dyspozycji. Jetzt möchte ich noch kurz etwas sagen zum ersten Teil des Verses. I jeszcze króciutko chciałbym coś powiedzieć o pierwszej części tego wiersza, który przeczytaliśmy. Die Rettung ist von dem Herrn. Ratunek jest od Pana. Und ich möchte ein paar Bibelstellen zeigen. I kilka miejsc z Biblii, in denen wir lesen, dass der Herr sich erbitten lässt. I gdy możemy zobaczyć, że Pan pozwolił się uprosić. Ich weiß nicht, wie es in der polnischen Übersetzung übersetzt ist. Nie wiem, jak to jest w języku polskim przetłumaczone. Aber im hebräischen Grundtext ist es immer dasselbe Wort. Ale w hebrajskim jest występuje to samo słowo ciągle. Und der Herr lässt sich erbitten. I Pan pozwolił się uprosić. Die erste Stelle lesen wir aus 1. Mose 25. Pierwsze miejsce to 1 Mojżeszowa 25, vers 21. 21 wiersz. Potem wykopali inną studnię i też spierali się o nią, dlatego nazwał ją Sytna, Zwada. Isaac bat den Herrn für seine Frau. 25. Przepraszam, przeczytałem z 26 rozdziału. 25, vers 21. Isaac bat den Herrn und der Herr ließ sich erbitten. Und der Herr hat ihn erhört. Ja, genau, das ist der Gedanke. Przepraszam, 25 rozdział, 21 wiersz. Izak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. I to jest dokładnie ta myśl tu oddana w tym słowie. Wysłuchał go, dał się uprosić. Hier gab es ein Problem in der Familie. Tutaj był pewien problem w rodzinie. Und ich möchte jetzt nicht über das Problem sprechen. Nie chcę teraz mówić o tym problemie. Wir sehen, Rebecca hat zuerst kein Kind. Widzimy, że Rebecca na początku nie miała dziecka. Und keine Kinder zu haben, das bringt Probleme. I nie mieć dzieci to są, to jest problem. Hinterher hat sie zwei auf einmal. Potem nagle miała dwójkę naraz. Und das war auch ein Problem. I to też było problemem. Viele Kinder zwei auf einmal kann auch ein Problem sein. Bo wiele dzieci, dwa naraz, na przykład dwoje naraz, też może być problemem. Alleine zu sein hat Probleme.
Być samym czy samotnym to ma swoje problemy. Aber verheiratet zu sein kann auch Probleme bringen. Ale być zamężnym czy żonatym też wnosi czy przynosi ze sobą pewne problemy. Manche denken, wenn ich heirate, hören alle Probleme auf. Co niektórzy sobie myślą, gdy się ożenię albo wyjdę za mąż, natychmiast wszystkie moje problemy się skończą. Wir möchten Mut machen, wenn der Herr einen Ehepartner schenkt, Mut machen zu heiraten. Oczywiście chcemy wam dodać otuchy, jeśli Pan ci daruje jakiegoś partnera, jak najbardziej żeń się albo wychodź za mąż. Aber das bedeutet nicht keine Probleme mehr zu haben. Ale to wcale nie oznacza, że twoje problemy się skończą. Wir sehen die Probleme manchmal nicht. Bo czasami nie widzimy tych problemów. Aber jede Lebenssituation, jede Familiensituation birgt Probleme. Ale każda sytuacja rodzinna, każda sytuacja życiowa ma w sobie albo przynosi ze sobą jakieś problemy. Aber in jeder Situation gibt es einen Weg. Ale w każdej sytuacji jest wyjście. Und der Isaac kennt diesen Weg. I Izaak znał to wyjście. Und später finden wir, Rebecca kennt den Weg auch. I później będziemy mogli czytać, że Rebecca też to wyjście znała. Und es ist der Weg zum Herrn, ihn zu bitten um Hilfe. I to jest ta droga do Pana, jego prosić o pomoc. Und das Schöne ist, gibt eine Antwort. I to piękne jest, że on daje odpowiedź. Er lässt sich erbitten. On dał się uprosić. Er macht es nicht immer so, wie wir es uns wünschen. On nie zawsze tak czyni, jak my sobie tego życzymy. Das war hier auch nicht so. Tutaj też tak to nie było. Ja, sie wollten ein Kind. Tak, oni chcieli dziecko. Aber dass es gleich Zwillinge waren. Ale to, że mieli bliźniaki. Gott antwortet nicht immer so, wie wir uns wünschen. Bóg nie odpowiada zawsze tak, jak my sobie życzymy. Aber er lässt sich erbitten. Ale on daje się uprosić. Er kommt uns zu Hilfe. I on przychodzi nam z pomocą. Hier haben wir die erste Stelle, wo das steht. Mamy pierwsze miejsce, w którym to przeczytaliśmy. Die zweite Stelle haben wir in 2 Samuel 21. Druga Samuela 21, drugie miejsce. In Vers 14 am Ende. Und danach ließ Gott sich für das Land erbitten. Wir haben ein paar gnädig für das Land. Ja. 14, 21 rozdział, 14 wiersz, ostatnie zdanie. Odtąd Bóg był znowu łaskawy dla ziemi. Wie gesagt, es gibt viele Stellen, wo Gott Gebete erhört hat. Jak już to podkreślałem, jest wiele miejsc, gdzie Bóg wysłuchiwał modlitwy. Aber diese Stellen, die wir jetzt lesen, haben im Grundtext dieses Wort, dass der Herr sich erbitten lässt, dass er auf eine Bitte eine Antwort gibt. Ale te miejsca, które właśnie czytamy w hebrajskim, brzmią, że Pan dał, wysłuchał, Pan dał się uprosić. Was war hier die Situation? Jaka była tutaj sytuacja? Es war Hungersnot in Israel. W Izraelu był głód. Nicht nur ein Jahr. Nie tylko rok, nie to, że rok. 3 Jahre Hungersnot. 3 lata był głód. Und was tut David? I co czyni Dawid? Er bittet den Herrn. Prosi Pana. Und der Herr möchte gerne helfen. I Pan chce pomóc. Aber es gibt ein Hindernis. Ale jest przeszkoda. Saul hatte gesündigt. Saul zgrzeszył. Er hatte den Eid, den sie den Gibeonitern gegenüber ausgesprochen hatten, gebrochen. Złamał przysięgę, którą dali Gibeonitom. Und diese Sache war nicht geordnet. I ta rzecz nie była do tej pory uregulowana. Und jetzt findet David einen Weg, diese Sache gottgemäß zu ordnen. I teraz Dawid znalazł drogę, by tą rzecz właściwie rozwiązać. Und danach lesen wir, dass der Herr sich erbitten lässt. I czytamy, odtąd, po tym Pan wysłuchał, stał się łaskawy znowu. Wir lernen die wichtige Lektion. I możemy tutaj ważnej lekcji się nauczyć. Wir müssen die Hindernisse für Gott und sein Wirken wegräumen. Musimy usunąć przeszkody, które nie pozwalają Bogu zadziałać. Ich denke gerade an eine Versammlung. I mam teraz na myśli jedno zgromadzenie. Sie war nicht sehr groß. Nie było to duże zgromadzenie. Und sie haben lange gebetet, dass der Herr Wachstum schenkt. I długo, długo prosili, aby Pan dał wzrost w tym zgromadzeniu. Aber es gab kein Wachstum. Ale nie było tego wzrostu. Nach vielen Jahren haben sie einen alten Streit beseitigt. Po wielu latach załatwili pewien stary spór, który wśród nich był. Sie haben die Sache bekannt und vergeben. Wyznali tą rzecz i przebaczyli sobie. Und danach gab es Wachstum. I po tym natychmiast zaczął się wzrost. Ist ein Beispiel aus unserem Leben. To jest przykład z naszego życia. Es kann Hindernisse geben, dass Gott segnet.
Mogą być przeszkody, aby Bóg błogosławił. Aber dann dürfen wir die Hindernisse wegräumen. Ale możemy usunąć te przeszkody. Dürfen die Dinge gottgemäß ordnen. Możemy je uporządkować w sposób godny Boga. So hat David es hier getan und er hat erlebt, wie Gott dann wieder Brot geschenkt hat. I to Dawid uczynił i przeżył, mógł tego doświadczyć, jak Bóg darował im na nowo chleb. Die dritte Stelle. Trzecie miejsce. 2 Samuel 24. 24 rozdział. Vers 25. 25 wiersz. Och, das hat er, oder? Ja. Kannst den ganzen Vers lesen. Am Ende steht bei mir, der Herr ließ sich für das Land erbitten. Ja, ja, ja. Ja, bei uns auch. Sehr, sehr, ja. 24 rozdział, 2 Samuelowa, 25 wiersz. I zbudował tam Dawid ołtarz Panu i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, a Pan dał się przebłagać za ziemię i zatrzymana została zaraza w Izraelu. Hier haben wir die dritte Stelle, wo der Herr sich erbitten lässt. Tu mamy trzecie miejsce, gdzie Pan daje się uprosić. Und was ist hier der Zusammenhang? A jaka tu jest, jaki tu jest kontekst? David hatte gesündigt. Dawid zgrzeszył. Und deswegen kam eine Pandemie. I dlatego nastała, nadeszła pandemia. Nicht Corona, aber die Pest. Nie koronawirus, ale zaraza. Und der Engel Gottes mit dieser Pest steht vor der Stadt Jerusalem. I ten anioł Boży stanął przed Jerozolimą. Und dann ruft David zu dem Herrn. I wtedy Dawid zawołał do Pana. Und dann zeigt der Herr ihm einen Weg. I Pan pokazał mu drogę. Er soll die Tenne von Ornan kaufen. Miał kupić klepisko Ornana. Und er baut dort einen Altar und opfert. I zbudował tam ołtarz i ofiarował Panu. Und als der Rauch dieses Opfers aufsteigt zu Gott, kommt das Gericht zu Ende. I gdy ten dym wzniósł się do Pana, wtedy ten sąd zakończył się natychmiast. Diese Begebenheit zeigt uns die Grundlage, auf der Gott sich erbitten lässt. To miejsce pokazuje nam podłoże, na podstawie którego Bóg pozwala się przebłagać albo uprosić. Und die Grundlage ist das Opfer des Herrn Jesus. A tym podłożem jest ofiara Pana Jezusa. Die Grundlage ist nicht unsere Treue. Tym podłożem nie jest wcale nasza wierność. Die Grundlage ist sein Opfer. Tym podłożem jest Jego ofiara. Die nächste Stelle aus 1. Chronika 5. Jeszcze jedno miejsce z pierwszej Kronik 5. 1. Kronika 5, vers 20. Diesmal, was ich denke, da haben wir die Verse schon. Und es wurde ihnen gegen sie geholfen und die Hage Ritter wurden in ihre Hand gegeben, samt allen, die bei ihnen waren, denn sie schrien zu Gott im Kampf und er ließ sich von ihnen erbitten. 5. Das müsste eigentlich der gleiche Vers sein. 5, Vers 20. Ja, genau. Ja, genau. Kein Problem. Pierwsza Kronik 5:20. I otrzymali pomoc przeciwko nim Hagryjczycy i wszyscy ich sprzymierzeńcy dostali się w ich ręce, gdyż w czasie bitwy wołali do Boga i On dał im się ubłagać, bo Mu zaufali. Hier finden wir diesen ganz kurzen Hinweis. Tutaj mamy tą krótką wskazówkę. Gott lässt sich erbitten. Bóg dał się ubłagać, uprosić. Und was dürfen wir auf unserer Seite bringen? A co możemy przynieść z naszej strony? Wir dürfen ihm vertrauen. Możemy Mu zaufać. Gott hat geholfen, weil sie ihm vertraut haben. Bóg pomógł, bo Mu zaufali. Sie haben nicht auf ihre Möglichkeiten vertraut, nie ufali we własne możliwości, sondern auf den Herrn. Ale ufali Panu. Und dieses Vertrauen ehrt ihn. I to zaufanie uczciło go. Wollen wir auch auf Gott vertrauen? Chciejmy również ufać Bogu. Weißt du, manchmal wartet Gott. Wiecie, czasami Bóg czeka. Er wartet, weil wir selber noch so viel machen. Czeka, bo my sami jeszcze tak dużo chcemy zrobić. Manchmal wartet Gott, bis wir aufhören. I czasami Bóg czeka, aż my przestaniemy. Bis wir ihm die Dinge hinlegen. Aż w końcu Jemu te rzeczy zlecimy albo damy. Und sagen, ich vertraue jetzt nur noch auf dich. I powiemy, ufam teraz tylko Tobie. Und dann handelt er. I wtedy On działa. 2. Kronika 31. 2. Kronik 31. Nein, 33. 33, przepraszam. 33, vers
13. Er ließ sich von ihm erbitten und hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem zurück. Mhm. A on, druga Kronik 33, 13. A on dał się uprosić i wysłuchał jego błagania i pozwolił mu powrócić do Jeruzalemu. Dieser Vers, der spricht mich in meinem Herzen besonders an. Ten wiersz przemawia do mojego serca w sposób szczególny. Weißt du warum? Wiecie dlaczego? Kennst du diesen König Manasse? Znacie tego króla Manassesa? Das war ein furchtbarer Mann. To był straszny człowiek. Und in der ersten Hälfte seines Lebens hat er schreckliche Dinge getan. I w pierwszej części czy połowie swojego życia czynił straszne rzeczy. Er hat sogar seine Kinder getötet für die Götzen. Nawet zabił swoje dzieci w ofierze dla bożków. Furchtbare Dinge. Straszne rzeczy. Und dann hat Gott ihn weggeführt. I Bóg go uprowadził. In die Gefangenschaft. Oddał go w niewolę. Der König von Assyrien kam und nahm ihn gefangen. Król asyryjski przyszedł i go uwięził. Und dann gibt es bei Manasse eine Umkehr. I wtedy on nawrócił się. Er fleht zu dem Herrn. Zaczął wołać do Pana. Er demütigt sich. Ukorzył się. Er sagt, ich habe falsch gehandelt. Powiedział, wyznał, źle postępowałem. Und jetzt sagt Gott nicht, es ist zu spät. I Bóg nie powiedział mu, teraz to za późno. Das beeindruckt mich. To mnie ujmuje. Trotz der schrecklichen Dinge, die er getan hat, hört Gott. Mimo tych strasznych rzeczy, które on czynił, Bóg go wysłuchał. Ja, Gott gibt eine zweite Chance. Bóg dał mu drugą szansę. Manasse kommt zurück nach Jerusalem. I wrócił Manasses do Jeruzalemu. Und die Zeit, die ihm noch verbleibt, die lebt er in Gottesfurcht. I ten czas, który jeszcze mu Bóg darował, żył już dla Boga. Ein herrliches Beispiel für die Gnade Gottes. Wspaniały przykład łaski Bożej. Er lässt sich erbitten auch von diesem Manasse. Dał się uprosić temu Manassesowi. Die letzte Stelle aus dem Buch Esra. I ostatnie miejsce z księgi Esra. Nie, jest noch nicht die letzte, aber vielleicht die vorletzte. Chyba przedostatnie miejsce. Esra Kapitel 8. Księga Esdrasza, 8 rozdział. Vers 23. 23 wiersz. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i on dał się nam ubłagać. Esra ist auf dem Weg nach Jerusalem. Esdrasz jedzie do Jerozolimy, czy idzie, udaje się do Jerozolimy. Und auf diesem Weg, der sehr lange war, waren viele Gefahren. Na tej, w tej drodze, która była bardzo długa, było wiele niebezpieczeństw. Da gab es Räuber, böse Menschen. Było wielu przestępców, złych ludzi. Da gab es auch wilde, gefährliche Tiere. Również i niebezpieczne zwierzęta. Und es wäre für Esra eine Kleinigkeit gewesen, den König um Hilfe zu bitten. I dla Esdrasza byłoby to taką małostką, poprosić króla o pomoc. Eine Eskorte von Soldaten hätte die Sache geregelt. Jeśli by dostał jakąś eskortę z żołnierzy, to sprawa byłaby załatwiona. Aber Esra hatte einen Konflikt. Ale Esdrasz miał pewien konflikt. Er hatte dem König gesagt, die Hand Gottes ist über denen, die ihn fürchten zum Guten. On powiedział do króla, ręka Boża jest nad tymi, którzy się go boją. Und jetzt wurde sein Vertrauen geprüft. I teraz jego zaufanie jest sprawdzane. Würde er wirklich auf die gute Hand Gottes vertrauen? Czy on naprawdę zaufa tej dobrej ręce Bożej? Oder würde er vorsichtshalber doch Hilfe beim König erfragen? A może tak dla bezpieczeństwa zapyta króla o pomoc. Es war nicht so einfach für Esdra. Nie było to proste dla niego. Aber sie beten und fasten. Ale oni modlili się i pościli. Und Gott schenkt ihnen Mut. I Bóg dodał im odwagi. Sie bitten den König nicht. Nie poprosili króla o pomoc. Aber der Herr lässt sich erbitten. Ale Pan dał się uprosić. Und sie kommen gesund in Jerusalem an. I dotarli w zdrowiu do Jerozolimy. Dieses Vertrauen sucht Gott auch bei uns. I tego zaufania Bóg szuka i u nas. Und wir denken noch daran, es war hier für Esra keine persönliche Sache. I pomyślmy jeszcze o tym, że to dla Esdrasza to nie była jego osobista rzecz. Es ging um das Haus des Herrn. Tutaj chodziło o dom Pański. Es ging um die Wahrheit des Wohnens Gottes auf der Erde. Tu chodziło o mieszkanie Boże na tej ziemi.
für uns heute um die Wahrheit von der Versammlung. Dla nas jest to mowa o zgromadzeniu. Und auch da dürfen wir den Herrn erbitten. I również w tym możemy Pana upraszać. Und wird uns seine Hilfe geben. I on da nam swoją ein Vers noch aus dem Propheten Jesaja. Jeszcze jedno miejsce z proroka Izajasza. Aus Kapitel 19, 19 rozdział, Vers 22. 22 wiersz. A gdy Pan będzie smagał Egipt, smagał i leczył, wtedy nawrócą się do Pana, a On da im się ubłagać i uleczy ich. Hier spricht Gottes Wort von der Zukunft. Tutaj Słowo Boże mówi o przyszłości. Von der Zeit des tausendjährigen Reiches. O tysiącletnim królestwie. Und dann werden sogar Menschen in Ägypten sein, i będą ludzie w Egipcie, die zu dem Herrn rufen, którzy będą wołali do Pana. Und der Herr sagt nicht, nein, meine Gnade ist nur für Israel. I Pan nie powie, nie, moja łaska jest tylko dla Izraela. Sogar für die aus Ägypten, die zu ihm rufen, lässt sich erbitten. Również i dla tych z Egiptu, którzy do niego będą wołali, on da im się uprosić. Die Überschrift über diesen zweiten Teil war Rettung ist bei dem Herrn. Tym hasłem, czy tym tytułem nad drugą częścią było Zbawienie jest u Pana. Wir haben diese Beispiele kurz angeschaut. Czy ratunek jest u Pana. I mogliśmy oglądać krótko te przykłady. Vielleicht spornen sie uns auch neu an zu beten. Może one będą pobudką dla nas, by na nowo zacząć się modlić. Die Hindernisse wegzuräumen. Aby i usuwać przeszkody. Und dem Herrn zu vertrauen. I zaufać Panu. Er wird auch uns Rettung geben. Bo On nam da też ratunek. Und möchte uns reich segnen. I On chce nas obficie błogosławić.